Wszystkie testy, modyfikacje i próby wykonane zostały przez profesjonalnego wariata. Jakiekolwiek naśladowanie może skończyć się utratą zdrowia, życia oraz utratą wartości sprzętu. Nie powtarzajcie tego w domu i poza domem. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Jak obiecałem, dzisiaj zajmiemy się montażem zestawu 250 W 36 V w rowerze mojej żony. Dameczka, miejski rowerek. I zobaczycie, jak to wygląda. Na sam wpierw musimy to piękne kółeczko ubrać w buty. Czyli założymy oponkę, ściągając uprzednio przednie koło. Jest to napęd na przednie koło. Ściągniemy koło w rowerze, ściągniemy tam oponę i założymy ją tutaj. Działamy. Słuchajcie, moi drodzy, ale zanim zaczniemy, właściwie już zacząłem, widzicie tutaj bajzel na tym stole, kurczę, już jestem w ferworze walki, kurczę, z rowerem, to co lubię najbardziej, ale ja nie o tym. Słuchajcie, jeżeli chcecie taki zestawik, taki lub cztery inne o różnych, słuchajcie, mocach, od 250 do 1500 W, zajrzyjcie na stronę esulbike.com, są wspaniałe promocje, właśnie się pojawiły. I teraz bomba, dodatkowo dla Was mam, słuchajcie, kod rabatowy na kwotę 50 eurasów. Słuchajcie, tak jest, pomniejszony koszt o 50 euro, wysyłka gratis. Wysyłka gratis i błyskawiczna, słuchajcie, macie to na miejscu w ciągu 7 dni roboczych, ponieważ Esulbike ma magazyny zlokalizowane w Europie, część w Polsce, część w Niemczech. Czasami przychodzi do Was cały zestaw w dwóch przesyłkach. Jedna może przyjść z Polski, druga z Niemiec, dlatego jest 7 dni. Z Polski przychodzi w ciągu 2 dni. Silnik z kołem przychodzi z polskich magazynów. Bateria zazwyczaj z niemieckich, dlatego trwa to do 7 dni i w dwóch przesyłkach dostajecie. Ale co to jest 7 dni? 7 dni czekania, takie dobro. Później 2-3 godzinki montażu i już cieszycie się swoim własnym elektrykiem. Także zaglądajcie na stronę esulbike.com, bo naprawdę, naprawdę warto, słuchajcie. Bierzcie, korzystajcie, bo promka nie trwa wiecznie. Mam kółeczko i teraz standardowa procedura zmiany opony. Zakładamy na obręcz opaskę zasłaniającą otwory na nyple, żeby nam się nie przedziurawiła dęteczka. Pamiętajcie, żeby otworek, który jest w opasce, też znajdował się w otworze wentylu, w otworze obręczy, tam gdzie jest wentyl, bo później przesunąć tą opaskę nie jest zbyt łatwo. Sprawdzamy tylko, czy jest wszystko równo i działamy dalej. Wstępnie mamy nadmuchane, założone, zakładamy na rower. Niech już sobie tam siedzi. Wcześniej oczywiście możemy odłączyć te przewody tutaj, bo takie długie są niepotrzebne, tylko nich nie zgubmy. Wkładamy teraz kółeczko, żeby pamiętajmy, żeby włożyć dobrą stroną. Tutaj macie blokadę obrotu, chociaż przy tak małym silniczku ona nie jest potrzebna, ale jak już jest, no to ją dajmy i ona musi iść w ten oto sposób, tu. O tak. Zresztą zaraz Wam pokażę. Kolejna ważna informacja. Nie każdy to wie. Często dużo ludzi popełnia te błędy. Ta ośka, kabelek skierowany do dołu. Z tego względu, że jakbyście mieli odwrócony w drugą stronę kabel tak, to jechalibyście w deszczu i woda powoli spływałaby do wnętrza silnika. A tak macie to w dół. I teraz jest prawidłowo, a prawidłowo taka mini blokada jest założona w ten oto sposób.
nakrętki na klucz numer 18. Gdy rower wywrócony jest do góry kołami, warto założyć teraz czujnik pas. Działamy. Przed ściągnięciem warto sprawdzić sobie przestrzeń, słuchajcie, pomiędzy tutaj, czy nam wejdzie ten. Wejdzie nam bez problemu, a nawet zostanie jeszcze sporo miejsca, więc możemy ściągać, bo czasami potrafią pojawić się komplikacje, gdy ta przerwa jest tutaj zbyt mała, ale też się da na to zaradzić. Zwróćcie uwagę, tutaj są takie ząbki, które idealnie pasują w ząbki tutaj w suporcie. Jak najlepiej. Najlepiej zamontujemy do dołu. I teraz ważna rzecz. Tu nie może być za luźno, ani za ciasno, więc jak Wam wchodzi zbyt ciasno, na mój gust jest zbyt ciasno, trzeba delikatnie pilniczkiem, tylko naprawdę z rozwagą, troszeczkę te ząbki zeszlifować do rozmiaru Waszego kwadratu i ośki tutaj suportu. Nie polecam tego robić jakimś wiertem albo rozwiertakiem, bo możecie solidnie przegiąć. Pamiętajcie, lepiej to dorabiać powolutku, doszlifowywać, niż od razu, a grubo. No i dobra, sprawdźmy. Proponuję to zamontować w ten oto sposób, do dołu. Warto to sprawdzić, czy się obraca. Widać to po tych lamelkach, może się nie widzieć, ale jest bardzo dobrze. Pamiętajcie, że w razie złego funkcjonowania tego czujnika prawdopodobnie jest zbyt ciasno albo zbyt luźno i trzeba to skorygować i sprawdzić. Bo to jest najczęstsza przyczyna właśnie niedziałającego tego czujnika pas, tego akurat modelu KTV12L. Czujnik mamy założony. Obracamy rower. Teraz montujemy wyświetlacz oraz manetkę i pilota do wyświetlacza. Wyświetlacz montujemy taki, jest to SW900. Jak widzicie, to jest na kierownicy o większych rozmiarach, ale mamy redukcję. Niestety tutaj krzywizna kierownicy jest taka długa, że nie da rady założyć tutaj pod palcem, żeby był, więc musimy troszeczkę dalej. Sterowanko już jest, wyświetlacz, pilocik, no troszeczkę odsunięty, tak jest, tu powinien być bardziej. No a kabelek jest zbyt krótki, więc tu też może być, ale z tego nie korzysta się zbyt często. No i manetka po lewej stronie, bo po prawej mam do zmiany przeużytek, więc tu nie można, tu może być. Dobra, teraz zakładamy serce całego systemu, czyli bateria i sterownik. Tu z tyłu musimy zdemontować bagażnik. Mm-hmm.
I mamy gotowe. Pozostało tylko okablować wszystko i mamy gotowe. Teraz podłączamy wszystkie tutaj wejścia, wyjścia. Nie pomylimy się, bo jest to niemożliwe po prostu. I już. Trzy wtyczki. I teraz puszczamy wszystko dołem. No i nie pozostało nic innego, jak podłączyć sam sterownik. Też się nie pomylicie, bo wtyczki i gniazda wtyczek są inne. Mamy tu do podłączenia tylko 4 wtyczki. Na każdej wtyczce są takie strzałeczki, strzałka do strzałki, więc się nie pomylicie. No i proszę Państwa, mamy to. Mamy to, wszystko jest gotowe. Więc nie pozostaje nic innego, jak włożyć baterię i zobaczyć, czy działa. To jest najlepszy moment. Uwaga, wkładamy. Bateria na zero. I teraz wszystko się okaże. Na razie nic nie wybuchło. Uwaga, załączamy system, wciskając M. Teraz działa. No, teraz zobaczmy, czy manetka zadziała. Jak widzimy, działa, prędkościomierz też działa. Zapomniałem dodać, tutaj nie instalujemy osobnego czujnika prędkości. Jest on zintegrowany razem z silnikiem. Fajny wyświetlacz, ale nie będę się teraz zgłębiał nad wyświetlaczem. Na ten temat zrobię osobny film, także zobaczymy, jak to będzie. Ale fajnie, bo już widzę, że wyświetlacz podaje moc w watach. Nie wiem, jakie tam są jeszcze funkcje. Trip widzę, odległość maksymalna, trip. No, zobaczymy. 5 stopni widzę wymagania i tu napiszę modę eco, standard, 2/3 stopień, 4 stopień to też standard, no i 5 to power. No zobaczymy. Sprawdźmy teraz, czy pas działa. Standardowo chciałem unieść tylne koło, ale to jest przedni napęd. Więc dobra. No dobra, zobaczymy. Delikatnie ruszę. No jak widzicie, pas działa. No i konwersja dobiegła końca. Jest godzina 12, przyszedłem tu o godzinę 9. No, sama konwersja około 3 godzin, ale z nagrywaniem, dlatego tak długo. Standardowo zajmuje to około godzina, półtora, jeżeli ktoś wie, jeżeli ktoś nie wie, no to może 2 godziny zahaczy, ale jak widzicie, jest to prosta sprawa, konwersja gotowa. Myślę, że żona będzie zadowolona. No i dobra, w tym odcinku będzie to już wszystko. Nie jadę dzisiaj nic sprawdzić tego rowerku, ponieważ już jest godzina 12, jest 30 stopni, słuchajcie, pot się ze mnie leje niemiłosiernie. Testami zajmiemy się już w najbliższych odcinkach. Już się nie mogę doczekać, jak się będzie jeździło tym cudem. Spójrzcie, jak on fajnie wygląda, tak estetycznie, kurde, strasznie mi się podoba. No i najważniejsze, wszystko działa. Najbardziej jestem zadowolony z tego sterownika tutaj schowanego, tak ekskluzywnie to wygląda. Znaczy, może nie ekskluzywnie, ale bardzo estetycznie. Dobra, bo znów się rozgaduję. Standardowo łapeczki, subskrypcje. Jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał, to po prostu postaw mi kawę. Link również znajdziesz w opisie filmu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!